Witam wszystkich bardzo serdecznie, partii z tej strony. Mamy tutaj dzisiaj silnikownię, zobaczcie. Nasze wspaniałe 651, zabieramy się ostro za nie. Kilka nam się tutaj przytrafiło. I tak, tu mamy 651, który przyjechał do nas po 300 tysiącach na taki remont. Oczywiście przeglądniecie panewek tłokowych, głównych. I przy okazji okazało się, że są też pęknięte tłoki. Wymieniliśmy tutaj już tłoki, jak widać, zobaczcie. Mamy nowe tłoki powsadzane. Problem tu jest z doborem panewek. Mówię wam, w tych czasach oryginalne panewki trzeba czekać z Niemiec albo ewentualnie na ich produkcję. I to jest dosyć ciężko dostać, no dlatego ten silnik jest w części złożony i czekamy na części. Tu mamy następnego gagatka. Zobaczcie, 651, mamy już tłoka wyciągniętego. Pęknięcie na tłoku. Też tutaj były krzywe wałki, czyli mamy też do wymiany wałki, jak i też tłoki. Oczywiście zweryfikowania panewek i innych rzeczy. To są wałki wyrównoważające, które skręcają też wał. Zobaczcie, tak tutaj wygląda to w ten sposób. To jest ta cała płyta wałków. Już mamy założoną na nią blokadę. Tak ją montujemy w tej pozycji. No i sobie zobaczcie z drugiej strony. Już mamy wstępnie pomontowane nowe panewki główne. Dobór ich oczywiście z ASO następuje po zweryfikowaniu numeru silnika, w którym są opisane wykorbienia, jak to wygląda, jak i też na wale. Wał mamy gdzieś tam odłożony. Wał już mamy w sumie na silniku i też są opisane na wale numery, jaka powinna być panewka. I tutaj według, z której strony to widać, o z tej, jak zobaczycie. To jest wszystko po kolorach. Tu nam wypadła niebieska, niebieska, żółta, niebieska. To jest wszystko właśnie do odczytania z katalogu Mercedesa, z programu. Po numerach wału, jak i po numerach, które są na silniku. To nie jest nic losowe, że kupujemy tutaj zestaw panewek wszystkich jednakowych z Kolbenschmitta czy innej firmy. Tu wszystko musi być dobierane po odpowiednich numerach, po zwymiarowaniu. Czekamy jeszcze na te paski, czy te właśnie na te paski, którymi się mierzy na korbach luzy, żeby to zrobić mimo oryginalnych panewek. Jeszcze, żeby to właśnie dopracować idealnie, żeby to chodziło według parametrów. Tutaj mamy jeszcze tutaj kolega pytał, czy dobrze włączony jest mikrofon, bo się nagadam jak ostatnio i na darmo. Tutaj mamy następnego gagatka, jak już mowa o silnikach. Z Belgii przyjechał na weryfikację panewek dolnych. Tutaj kiedyś tam robiliśmy jakieś tam przeglądy. Ale teraz pan sobie nam zlecił weryfikację panewek. Na nieszczęście okazało się tutaj tragicznie, co prawda dobrze, że złapany w czasie, no ale finał jest słaby. Mieliśmy przygotowane panewki do wymiany, niestety skończy się to remontem silnika. Panewki zaczęły się obracać, pokażę wam coś ciekawego. Tutaj mamy, zobaczcie sobie tutaj korbę tłokową, jaki ma kolor, taki jak całość, żółte. Żółte, takie złociste wręcz. Ta też korba żółta, tu też mamy, nie widać, bo mamy rozkręcone, wszystko jest żółte. O, tutaj jest ta korba, zobaczcie sobie, fajna, piękna, żółciutka i teraz wam pokażę, jak wygląda korba przypalona, aż nie do wiary. Na dwóch złapało, obróciło nam paneweczkę, zobaczcie jak ją przyjarało, jak zmieniła kolor. To auto jeździło normalnie, bez żadnych rzeczy tutaj podejrzanych. Pan po prostu zlecił nam weryfikację, bo wiemy dobrze, że te silniki rozrzedza się to paliwo i się powoli uśmiercają, zacierają. Po prostu zlecił weryfikację, wymianę panewek. Panewki mieliśmy już przygotowane. Niestety nic z tego nie będzie, bo obróciło nam panewkę na korbie. Także dwie korby na pewno lecą, jak i do zweryfikowania wał. Ale wstępnie wał nie da. Już tak spoglądając na niego, chyba nie nada się do niczego, bo jest przypolerowany tutaj troszeczkę. Zobaczcie, tutaj może z tej strony jest już taki złocisty, tu w tym miejscu jakby go brakowało już kawałek. Wątpię, żeby coś z tego było, także na zwykłe paneweczki. Silnik nam skończy na remoncie kapitalnym. No i zobaczcie sobie tutaj jeszcze
W sobotę do nas przyjeżdża kolejny 651, zatarty całkowicie. Klient sobie znalazł kompletny silnik. Czeka już sobie na wymianę. Także z nami się, u nas się tutaj zrobiło trochę silników aktualnie. Czyli sobie zamówiłem, pamiętacie, kiedyś dwa konie na uchwyty na silnik. No i brakuje nam już jednego. Musi wlecieć trzeci. I Bóg wie, czy na tamtego, czy tamten też spytamy się o weryfikację tego silnika. Oczywiście silnik używany. Jak mamy go na wierzchu, to może się okazać, że jest bardzo duży sens przeglądnięcia stanu tego silnika przed włożeniem. No ale tu musimy jeszcze zapytać o gwarancję rozruchową. Silnik jest na gwarancji rozruchowej 2 tygodnie. Też rozebranie go do gołej śrubki prawie i złożenie może tutaj z tą gwarancją rozruchową się troszeczkę kłócić. Więc zapytamy, czy zakładamy go tak, jak jest teraz tutaj i odpalamy, ewentualnie później go naprawiamy. Czy już przed samym założeniem będziemy go rozbierać, weryfikować stan rozrządu, jakieś może panewki, jakieś uszczelnienia w kolektorze dolotowym, tą sadzę, jak i inne rzeczy. A tutaj mamy jeszcze, dzisiaj przyjęta pan z Ukrainy, przyjechał nam 211 z zaskoczki. Tam przed warsztatem, dosłownie z Jogobellą na betonie. Zobaczcie, taki kolor apetyczny. Można by było się pokusić o spożycie tego, jakby było zalane w szklankę. Mamy tutaj chłodnicę z 211. Chłodnica w sobie, tutaj jak zobaczcie, do chłodnicy wchodzą tu przewody całkowicie zgnite. Też są zamówione nowe, tego się nie da rozłączyć w ogóle. Popękane, pognite, także z ASO sobie idą. Na szczęście są w Warszawie, czyli będzie mieć na piątek. Tutaj do chłodnica oczywiście jest chłodnicą taką podwójną. Chłodzi nam silnik, jak i skrzynię biegów. Tu jest wejście do skrzyni biegów. No i oczywiście cały układ chłodzenia. Czyli mamy dwie sekcje. Bardzo częstym przypadkiem jest, jak te chłodnice są już stare, że po prostu łączy się tutaj jeden olej skrzyni z płynem chłodniczym, co powoduje nalanie się wody płynu chłodniczego do skrzyni biegów. Tutaj już przepłukaliśmy bodajże 15 litrów oleju, już przepłukaliśmy przez przewody, które idą tutaj z automatu. No i będziemy jeszcze pukać dalej, jak to będzie montowane. Tu już mamy aktualnie zamontowane chłodnicę klimatyzacji, chłodnicę główną. Jeszcze do tego dojdzie intercooler, gdzieś tu się znajdował. Intercooler nowy, ponieważ przy okazji wymiany chłodnicy, o jest tutaj Jogobella, ciąg dalszy. Powiem wam, fajnie to wygląda, niesamowicie. I to dosłownie cały beton przed wjazdem, bodajże z 3 litry. Tego wszystkiego mamy na tym, na warsztacie. Tu oczywiście mamy pękniętą chłodnicę, intercooler. Świadczy o tym oczywiście tutaj plama oleju, jak i tu, cały zażegany. No i też mamy tłustą chłodnicę klimatyzacji. Też przy okazji nie będziemy zakładać tego szrotu. Jak już całość wchodzi, to niech całość wejdzie, żeby był święty spokój na lata. Wszystkie uszczelnienia tutaj klimatyzacji. I tak jak wspominałem, do tego pójdą nowe przewody, te automatu tutaj złączone. Na szczęście dało się to fajnie rozkręcić. Kuleczki te łączeniowe nie mają jakichś brust. To się bez problemu połączy. W te miejsca wchodzą te przewody. Wszystko czyste, ładne, do zakliknięcia tylko gotowe. Także tak wygląda dzisiejszy dzień. Oczywiście środa, jutro mamy odpoczynek. No i zrobił nam się w warsztacie teraz silnikownia. Będziemy mieć aktualnie 4 silniki rozebrane. W piątek przyjeżdża kolejny, czy w piątek, w poniedziałek, 651 na rozrząd. Także będziemy mieć tutaj kolejeczkę. Także życzę wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.